W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kolejna niedziela, 6 października 2024 roku i czytania. Tydzień po tygodniu. Kolejna niedziela. A jednak, to co słyszymy, co się wydarza, co doniesienia prasowe, medialne donoszą o znakach, o wojnach, o zamieszkach. I widzimy znaki. I zastanawiamy się. I zanim zaczniemy rozważać, powiem Ci, że na końcu umieszczę fragment. Posłuchaj go. Z błogosławieństwem kapłana. I przeżyjmy tą niedzielę, tak jakby ona była pierwsza. Jedyna i ostatnia. Czytania podlinkuję z niedzieli. Dobrze je sobie przeczytać przed każdą niedzielą. I można powiedzieć, że zatrzymam się pierwsze czytanie, drugie, trzecie, psalmy. Zatrzymam się na Ewangelii. Ewangelia świętego Marka, rozdział 10, wersy od 2 do 16. Jezus powiedział: co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. I jeszcze wcześniej. Lecz na początku stworzył, Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Można powiedzieć, że doszliśmy do końca, a może do początku. Zastanów się dobrze, doszliśmy do końca czy do początku? Jeszcze raz przeczytam oto Słowo Boże. Jezus powiedział, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączą się ze sobą, ze swoją żoną i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki za te słowa Jezusa, ponieważ jest się czego trzymać. Jezus tak powiedział. Bóg Ojciec stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Koniec, kropka. Jesteśmy zatem, jeśli dobrze wiesz, albo na końcu wszystkiego, kiedy widzisz, co się dzieje. Dlaczego na końcu? Bo doszliśmy do początku. Podważamy to istotne słowo i podważamy cały początek stworzenia. Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Doszliśmy do końca, albo doszliśmy jednocześnie do początku, podważając wszystko. Nawet akt stworzenia. Zaprzeczając słowom Jezusa. Temu, jak nas Bóg stworzył i że nas stworzył. Początek i koniec. Co dalej? Najwięcej odpowiedzi, wszystkie odpowiedzi na wszystko znajdują się w Słowie Bożym, więc czytaj dalej Słowo Boże, abyś nie uległ zwiedzeniu. Zwiedzeniu. I nieważne, kto co mówi, ważne, co Jezus mówi. Czytać umiesz, a umiesz rozumieć? I teraz
Zapraszam Ciebie, żebyś słuchał takiej strony Lightside News. Co tydzień jest tam taki odcinek, zawsze ukazuje się w sobotę, Wiara i Rozum. Rozum pomaga nam wierzyć. Wiara prowadzi rozum. Wiara i rozum. I z odcinka 122 z 21 września zaraz usłyszysz, do czego nas ten ksiądz zaprasza. A zapraszam Cię zawsze, żebyś posłuchał sobie, bo to są niesamowite wiadomości osób będących na bieżąco, ale osób najważniejsze pełnych wiary. Jest w tym błogosławieństwo księdza katolickiego, też niezwykły człowiek. Dowiedz się o nim więcej. Żyj tak, aby ten dzień w świetle tego, co się wydarzy, był Twoim pierwszym, jedynym i ostatnim. Jakby taki był. I jak przeżyjesz tę niedzielę? Są domy, do których się wchodzi i nie chce się z nich wychodzić. Gdzie jest rodzina? Gdzie jest miłość? To widać. Nie chcesz z tego domu wychodzić. Ale są tacy, którzy nie chcą do tego domu wchodzić. Dlaczego? Bo ich to razi. Ich to boli. Abyś taki dom budował. Na skalę. Na Jezusie Chrystusie. A teraz posłuchaj tego. Tego małego fragmentu zakończenia tego odcinka 122. Niech Jezus Ci błogosławi. Amen. Ojcze, czy mógłbyś nas pobłogosławić? Absolutnie tak. Tuż przed tym, zanim zamkniemy, pozwól, że powiem Ci krótką historię siostry w San Francisco, tuż naprzeciwko Uniwersytetu San Francisco. W ich zakrystii za każdym razem, gdy szedłem odprawiać mszę, w ich zakrystii nad nią znajdował się napis. Ksiądz Boży odprawia tę mszę, odpraw tę mszę, jakby była Twoją pierwszą mszą. Odpraw tę mszę tak, jakby była Twoją ostatnią mszą. Tym, którzy są w połowie zrozpaczeni, że mogą to być czasy ostateczne, sugerowałbym, abyś zaczął żyć każdą mszą. Dzień, jakby to był pierwszy, jedyny i ostatni. Po prostu zrób to dobrze, we właściwy sposób. Pozostań w stanie łaski i żyj z Chrystusem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.